Dzień dobry, witam w rozmowie Echo24. Dzisiaj ze mną w studiu gość specjalny, sam Święty Mikołaj, witam. Dzień dobry, ho, ho, ho. Proszę powiedzieć, jak mijają Świętemu Mikołajowi ostatnie dni przed świętami? Wydaje się, że ten grafik jest bardzo napięty, więc tym bardziej się cieszymy, że znalazł Mikołaj chwilę, żeby tutaj do nas zawitać. No właśnie, tej pracy jest bardzo dużo, czy tylko dużo? Bardzo dużo. Okres przedświąteczny praktycznie można powiedzieć zaczyna się u mnie przez cały rok, dlatego że zbieram zlecenia, zbieram różne informacje. Mhm. Dzieci trzeba obserwować. Dzieci trzeba obserwować. Mam do tego jeszcze właśnie załogę swoją. O załodze jeszcze będziemy rozmawiać, tak? jakie oni mają zadania. Także tutaj jest okres przedświąteczny dosyć taki pracowity, a szczególny właśnie okres, jak już zaczyna się jarmark. Od imienin, prawda? Od imienin, właściwie tak, tak, bo wtedy jest zapalenie choinki, znaczy włączenie choinki, światełek i ten cała atmosfera zaczyna się już w tym okresie, ale przedświątecznym i poświątecznym również, dlatego że jak kończę powiedzmy działalność w momencie, kiedy są Mikołajki, potem przechodzę, można powiedzieć, w stan gwiazdorzenia, jako gwiazdor. Uwaga się skupia, tak? Jako gwiazdor, dlatego że pod choinkę przynosi prezenty gwiazdor. Już nie Mikołaj, bo Mikołaj przynosi na Mikołajki. Na Mikołajki, tak. To różnie z tym bywa, no ale wszyscy kojarzymy jednak te prezenty, te święta no, z Pana postacią. Jak święta wyglądają u Mikołaja? To już jest taki moment na złapanie oddechu, czy właśnie wtedy jest jeszcze więcej pracy, sprawdzamy, czy wszystko jest gotowe, czy na pewno wszystkie prezenty są spakowane? To znaczy tak, właściwie można powiedzieć, rzadko się zdarzało, że miałem po prostu święta luz. Zawsze coś robiłem. Jednak zawsze coś trzeba zrobić. Tak, jednak cały czas, dlatego że wiele osób z mojego grona, moich znajomych i nie tylko, i różnych firm, proponują mi również takie świąteczne eventy. Każdy chce mieć Mikołaja, prawda? Każdy chce mieć Mikołaja, każdy chciałby mieć przeżyć tą radość, tą magię tych świąt i nie tylko, a szczególnie wręczania prezentów. Jakie tegoroczne święta będą? Czy dzieciaki były grzeczne? Mikołaj powiedział, że zbiera te informacje przez cały rok. Na pewno jest jakaś lista, gdzie te uczynki dobre, no i złe niestety, te przewinienia są zapisywane. Jak się to podsumowuje w tym roku? No w tym roku troszeczkę mniej tych takich powiedzmy niegrzecznych dzieci było. O, to dobrze. Tak, dlatego że w poprzednich latach jeszcze nosiłem ze sobą rózgę tak zwaną. To tylko była taka forma dodatkowa, ale nie była to powiedzmy na zasadzie takiej, żeby... Taki trochę straszak. Taki straszak, tak. Na zasadzie przywołania do porządku i mobilizacji. A od wielu lat już praktycznie to się nie praktykuje. Teraz jestem szczęśliwy, zadowolony, bo dzieci się Mikołaja nie boją. Kiedyś się bały? Bały się, dlatego że po prostu rodzice straszyli Mikołajem. Tak samo jak straszyli policjantem, kominiarzem, Baba Jagą, czy powiedzmy lekarzem. Każdy chce dostawać prezenty, więc taka wizja, że Mikołaj nie przyjdzie, albo co gorsza przyniesie rózgę, no... Trzeba to zrozumieć, że mogła wystraszyć i na pewno tym lękiem, szczególnie wśród najmłodszych, gdzieś tam ta myśl była napływająca lękiem. Wspomnieliśmy, no tak. Wspomnieliśmy o elfach i o reniferach, o całej tej załodze. Jakie oni mają zadania? Co się teraz dzieje? Mikołaj tutaj u nas siedzi, rozmawiamy, ale domyślam się, że ktoś cały czas pracuje. No, ktoś musi pilnować reniferów, to jest raz, a po drugie paczki, które są w saniach. No właśnie. Dobrze, że akurat śnieg spadł, chociaż teraz zaczyna się odwilż lekko. To będą problemy? Będą problemy. Trzeba będzie to jednak na plecach nosić, ewentualnie jakimś pojazdem kołowym, już nie sanie, tylko pojazdy kołowe. No i też będzie troszeczkę więcej pracy. No ale tak jak mówię, to jest magia świąt. Nie możemy po prostu cały czas liczyć na to, że będzie cały czas śnieg, bo wiadomo, różnie to bywa. No szkoda, gdyby go nie było. Jeszcze jest trochę czasu, więc może się uda, chociaż prognozy wskazują raczej na to, że nie. Ale te święta i tak są magiczne. Jak tak wyglądają z perspektywy Mikołaja? No Mikołaj w domu też... Obchodzi. Obchodzi, tak, tak. Musi też troszeczkę odpocząć w święta, dlatego że i radować się narodzeniem Chrystusa, ale tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby jednak ta atmosfera była taka doniosła i radosna, dlatego że
No oczywiście, to święta w końcu, prawda? Święta. Mamy choinkę, mamy zbliżający się nowy rok. Ludzie sobie życzenia składają. Mhm. Mam nadzieję, że wszystkie są szczere życzenia. I te spotkania rodzinne dają taką atmosferę wiążącą, dlatego że Wigilia jest takim okresem przebaczenia, pojednania, współpracy, nadziei, miłości, radości. I mam nadzieję, że w tym roku również tak będzie, że zapanuje pokój na świecie, że będzie wszystko we wszystkich krajach się dobrze układać, będziemy współpracować ze wszystkimi razem. I też mam takie życzenie, żeby ludzie byli otwarci, sympatyczni, mili, serdeczni, przyjacielscy, kochający się nawzajem, dlatego że życie jest za krótkie, żeby sobie to życie utrudniać. A wiadomo, że jeżeli człowiek ma jakiś tam okres do przeżycia, to żeby miał chociaż dobre wspomnienia. A Mikołaj zauważa, że przed świętami, kiedy to widmo prezentów się coraz bardziej zbliża, ludzie są dla siebie milsi, czy prezenty w ogóle tutaj jakby nie mają nic do rzeczy? To jest właśnie kwestia tego, tej magii świąt, tego takiego, tego czaru, tego uroku, po prostu tego, że zaraz będziemy przeżywać coś razem, że możemy się na chwilę właśnie zatrzymać, przemyśleć, zobaczyć, co jest ważne, że nie prezenty, nie taka codzienna pogoń, tylko właśnie to, z kim możemy ten dzień spędzić. Tak, no właśnie chodzi o to, że właśnie ta magia tych świąt powoduje to, że właśnie rodzinna się zbiera i nie tylko rodzina, są również i zaprzyjaźnione osoby, które można zaprosić do siebie na tą Wigilię. Po prostu bliscy, prawda? Bliscy, tak, bliscy. I właśnie, i prezenty są jako drugorzędne, dlatego że nie każdego stać na prezenty. Są czasem różne można sytuacje. Zrobić coś własnoręcznie, ale prawda? Tak, można zrobić coś własnoręcznie, można, o tak jak właśnie dostałem też taką bardzo ładną. Mikołaj też dostaje prezenty. Też dostaje. Właśnie Mikołaj dostał prezent od przedszkolaków, u których był. To jeszcze właśnie o tych wizytach porozmawiamy, czyli tak. Tutaj laurki dla Mikołaja. Tak, ale tak mówię, prezenty są na dalszym planie. Najważniejsze, że spotkaliśmy się, dożyliśmy tej chwili i z nadzieją na przyszły rok. Także te rodzinne święta, one powodują to, że prezenty są mniej ważne. Ważne, że jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, radośni i mamy z kim świętować. A już Mikołaj powiedział, czego by chciał między innymi pokoju i takiego dobrobytu dla wszystkich. A z takich bardziej fizycznych rzeczy Mikołaj też w ogóle dostaje prezenty? Mikołaj właściwie nie oczekuje prezentów, bo Mikołaj już jest w takim wieku, że... Ale jest to bardzo miłe też, tak jak mówię właśnie. No właśnie, o te laurki chciałam zapytać. Właśnie, jeden z takich prezentów dostałem od dzieci z przedszkola, u którego co roku tam właśnie u nich przebywam. Wręcza mi prezenty i również robimy sobie pamiątkowe zdjęcia. Bo Mikołaja można spotkać w różnych przestrzeniach. Tak, można mnie spotkać właśnie w przedszkolach, na rynku, w różnych firmach, czy powiedzmy chodzi o domy handlowe. Tak samo można mnie spotkać również na przykład w centrach seniora. No właśnie, dzieciaki myślę, że reagują bardzo pozytywnie, cieszą się, chcą sobie robić zdjęcia, może przytulają. A jak dorośli reagują na świętego Mikołaja, na przykład seniorzy? Seniorzy, można powiedzieć, to jest ich drugie dzieciństwo. Dlatego, że wielu seniorów, jak mnie widzi... To sobie przypomina te lata z dzieciństwa. Lata z dzieciństwa. Ci, którzy mieli taką możliwość spotkania świętego Mikołaja, a ci, którzy nie mieli, to jeszcze bardziej się cieszą i przytulają się jak dzieci do Mikołaja i mówią, że one też były grzeczne i swoim wnukom pokażą, że do nich, do babci, do dziadka również przyszedł Mikołaj. No niesamowitą święty Mikołaj ma moc, że tak naprawdę kogo nie spotka, to wszyscy pierwsze albo w pierwszych kilku słowach mówią, ja byłam grzeczna. Jest jakaś taka przekonanie, Że dobrze byłoby to oznajmić, ale przecież Mikołaj to wie. Tak, no Mikołaj to wie, dlatego że po prostu Mikołaj, tak jak nasza tradycja przekazuje, widzi wszystko. Przez okno, przez komin, przez ściany. Czyta w myślach dzieci, dorosłych, ludzi, starszych również. Dlatego że każdy ma jakieś tam marzenia, każdy ma jakieś plany życiowe i każdy żyje tą nadzieją, że jeszcze nie jestem taki najgorszy, że do mnie też
Zawsze można być lepszym, prawda? Tak. Święta też nam to uświadamiają. To co z tymi, którzy powiedzmy nie do końca byli grzeczni? Co by im Mikołaj powiedział? To jest chwilowe, można powiedzieć, takie załamanie. Wiadomo, czasy są trudne, są takie, wiadomo, na wschodzie ta cała sytuacja, atmosfera, oprócz tego jeszcze i tutaj gospodarczo też troszeczkę bywa różnie. Ale tak mówię, jeżeli człowiek ma tą nadzieję, tą wiarę, której nie powinien nigdy zatracić, to zawsze wyjdzie na prostą. Zawsze wyjdzie na prostą. I jeżeli ktoś robi coś złego, to my musimy otworzyć swoje serce i przebaczyć temu człowiekowi. Dlatego, że on nie wie, co czyni. Zawsze dobro zwycięża zło. I tak było od zawsze. I mam nadzieję, że teraz też tak będzie, że dobro zwycięży zło. Ta miłość ludzka do drugiego człowieka zwycięży. I z taką nadzieją po prostu w dalszym ciągu będę żył i będę miał tą nadzieję na dalsze lata urzędowania jako Mikołaj. To na koniec poproszę jeszcze o życzenia dla naszych widzów od Mikołaja. Moi drodzy, życzę wam, żebyście byli szczęśliwi, bo szczęście jest najważniejsze. Zdrowie również. Wasza przyjaźń w stosunku do Mikołaja i Mikołaja do was jest nieograniczona. Pamiętajcie, że Mikołaj istnieje. Widać zresztą po mojej osobie. Chciałbym wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Szczęśliwych, zdrowych, pogodnych świąt, radosnych, w gronie rodziny i oby nas w przyszłym roku również nie zabrakło na następne święta. Wszystkiego dobrego. To ja tylko jeszcze wspomnę, że ja również byłam grzeczna, choć Mikołaj to wie, ale myślę, że warto to powiedzieć. No i na ten moment mamy wszystko, także dziękujemy Mikołajowi. O, czyli jest, dziękuję bardzo, czyli mamy dowód, że rzeczywiście tak było. Życzymy Mikołajowi też zdrowych, spokojnych, pogodnych i takich radosnych świąt. I to wszystko na dziś. Dziękuję za rozmowę i za przybycie. Dziękuję i do zobaczenia. Ho, 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 ho. Pamiętajcie, wierzcie w Mikołaja. Państwu dziękuję za uwagę. Życzę wesołych świąt i do zobaczenia.